A oczywiście tym specjalnym gościem będzie nasz Andrzej Krakowski. No i bardzo specjalny utwór zaproponowany przez pana Andrzeja. Exodus, motyw z filmu z 1960 roku. Fenomenalny utwór, panie i panowie. Już za moment łączymy się z Andrzejem Krakowskim. Jest, panie i panowie, fenomenalny utwór, za który serdecznie dziękuję. Z nami Andrzej Krakowski. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Witam, panie Marcinie. No, chciałem właśnie tak zaznaczyć, że bardzo poważne święta, prawda? Jesteśmy między bardzo poważnymi świętami, ale czy moglibyśmy dzisiaj troszeczkę mimo wszystko niepoważnie?
Ja bardzo chętnie. Dziękuję. Ja z natury rzeczy jestem pogodny człowiekiem i znam dużo dowcipów, także... Bardzo proszę. Tak. I w ostatniej rozmowie uświadomił mi pan jedno, żebym no, tak się nie krępował i mógłbym naprawdę poprosić pana, wykorzystując te niespisane, nigdzie nie publikowane pana wspomnienia, po prostu bardzo bym o to prosił, żebyśmy cofnęli się ponownie do lat 50. Do przyjaciół, pana przyjaciół. I gdybym mógł powrócić do Marka Chłasko, do Romka Polańskiego, tak sobie pozwolę powiedzieć oczywiście. Tak, tak. Krzysia Komedę. Gdyby pan tak sobie przypomniał te lata, czy na przykład kiedy był Prima Aprilis. Rzeczywiście żartowaliście. No to ja byłem, wtedy to jeszcze byłem gówniarz, także to musimy pamiętać, że między nami jest jednak różnica. Ja się tak wpasowałem w połowę pokolenia. Tak jest. Dlatego, że i Krzyś, i Romek, i Chłasko byli ode mnie starsi między co najmniej 13 do 17 lat. Starsi koledzy. Tak, tak, ale to byli głównie znajomi moich rodziców czyli rodzinnie się znaliśmy bardzo. Tak. A to był też okres, prawda, kiedy w Polsce ojciec był wtedy do 57 roku, do marca, ojciec był szefem turystyki. Był w randze ministra pełnomocnego i przysługiwało mu tam różne, prawda, jakieś przywileje. A on z tych przywilei, a on był dosyć hojnym człowiekiem, zwłaszcza na koszt państwa. Także także na przykład przysługiwały nam bilety na kolejki linowe, czy na wagony sypialne, i zawsze się tworzyła taka grupka. I na przykład te pierwsze... Znaczy pierwszy raz w ogóle poznałem Komedę chyba, jak przyszedł do domu do nas, jeszcze nie był żonaty, jeszcze nie był z Zosią Komedową, ale bardzo chciał pojechać na festiwal do Moskwy. I się dowiedział, że ojciec, że w Orbisie, prawda, Orbis miał swoją pulę paszportów. I wtedy można było ominąć różne, prawda, przepisy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I oni przyszedł do nas do domu, prawda, żeby ojca namówić, żeby pojechała, żeby jego grupa jazzowa pojechała do Moskwy. I ojciec oczywiście to załatwił, bo ojciec bardzo pomagał ludziom. A później już zaczęliśmy jeździć na nartach razem. I to było zabawne, bo się zrobiła taka szkółka narciarska. I wtedy w tej szkółce właśnie był, ja już chyba wspominałem o tym, bo właśnie był Krzysztof, potem był Aleksander Ściborylski, też pisarz, reżyser, scenarzysta. Była taka pani, myśmy ją nazwali Praczka z Wilczej czy z Chorzej, ze swoją córką. Córkę nazwaliśmy Hopla, bo jak jeździliśmy po muldach, to tylko słyszeliśmy te hopla, 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 hopla. I młodszy ode mnie o 2 miesiące Andrzej Curuś-Bachleda, późniejszy olimpijczyk, medalista olimpijski. No i ojciec. I tak żeśmy jeździli po prostu. I to były wspaniałe zresztą wypady. Potem Komeda się dorobił, prawda? Kupił zachodni samochód, miał takie czerwone BMW. I z reżyserem Edwardem Etlerem się na przykład ścigali. Były wyścigi samochodowe z Bielan do Zegrzynka. No i to tam się różne takie przedziwne właśnie zabawy odbywały. Potem były żagle, także było bardzo, naprawdę to było dosyć nietypowe życie, jak na polską szarą, jak na szarą rzeczywistość. Ale co było ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że u nas w domu, myśmy mieszkali taki na Bielanach, na ulicy Cegłowskiej, to był dwupiętrowy dom, według polskich zasad, a trzypiętrowy według amerykańskich, bo parter to jest pierwsze piętro. Tak. Ale była też dosyć głęboka piwnica, w której był, na dole była moja część, gdzie ja mieszkałem. I
z jakiegoś powodu właśnie Krzysztof, już później, to, bo ja już mówię o wtedy, to jest jakiś 58 rok, prawda, zdecydował, że to jest bezpieczny dom, bo, no bo do ministrów nikt nie przyjdzie. I tam się u nas zaczęły odbywać jam sessions. I to było... I właśnie przyjeżdżał Komeda, przyjeżdżał czasami Kurlewicz z Wandą Warską, przyjeżdżał Trzaskowski, przyjeżdżał... Świetni, w każdym razie jazzmeni, najlepszy jazzmeni tego czasu. Ale co myśmy musieli na przykład z siostrą robić, a siostrę miałem 4 lata młodszą, to musieliśmy... stać na warcie, także, bo jak się szło, wychodziło z domu, szło w prawo w kierunku Alei Zjednoczenia, tam była straż pożarna. Jak się szło w drugą stronę, to za Babicką był, na Marymąckiej był posterunek milicji. I wtedy siostra stała na jednym rogu, ja stałem na drugim rogu i patrzyliśmy, czy nikt nie idzie. I to było, i przez to na przykład się nasłuchałem jazzu, ale zawsze cicho, bo to... Jak i już później w Los Angeles, jak Krzysiek zabrał nas do Shelly Manhole, do takiego klubu jazzowego, to ja go zapytałem, dlaczego oni tak głośno grają? A to było pierwszy raz, kiedy słyszałem po prostu jazz, no nie pierwszy raz, bo jeszcze byliśmy w tym, bo był przecież Thelonious Monk, przyjechał do Polski. Och, fenomen. Tak, Dizzy Gillespie, także... w sali kongresowej, ale to był chyba najbliższy dystans, kiedy słuchałem, z którego słuchałem muzyki jazzowej. No i potem się losy tak potoczyły, jak się potoczyły. Tak, natomiast skoro mówimy o takich bardzo zabawnych, takich nietypowych rzeczach, to może warto opowiedzieć historię Noża w Wodzie. Bardzo proszę. Bo to też jest taka historia, której nikt w zasadzie nie zna. Mhm. Tylko musimy pamiętać jedną rzecz, że każdy film wtedy w Polsce, żeby powstał, żeby wyszedł na ekran, musiał przejść 3-krotnie cenzurę. Wow. I pierwszą to była cenzura... Wstępna? Nie, tak, na poziomie scenariusza. Mhm. Potem była taka forma, która się nazywa scenopisem, czyli scenariusz rozpisany na konkretne ujęcia, wymetrowany. Nie ma tego nigdzie na świecie, ale nigdzie na świecie nie importowało się taśmy filmowej. Także, ponieważ to były historie dewizowe, prawda, te ściąganie taśmy filmowej do Polski, to oni żądali, żeby każde ujęcie było wymetrowane, dokładnie było wiadomo, jak będzie długie. I na tym poziomie była druga cenzura, a trzecia już była po ukończeniu filmu, przed wyjściem na ekrany. Jaką rangę nadać? Czy to generał, który trafi na półkę, tak? Tak. Ale też, prawda, od tej cenzury zależało parę rzeczy. To się nazywała kolaudacja wtedy. Mhm. Na przykład, jeżeli film został uznany za politycznie potrzebny albo prawda... Poprawny, tak? To wtedy uznawano, że jeżeli zwróci 30% kosztów, to się go uznaje już jako zwrócony i od tej pory twórcy zaczynają dostawać tantiemy. Ale także to zachowajmy w pamięci, prawda? To było takie późne lato, jak nagle właśnie u nas w domu się pojawił w Warszawie zajechał zresztą z otwartym Mercedesem, też czerwonym Mercedesem, Roman Polański. I przyszedł i był jakiś strasznie, był poddenerwowany, w ogóle miał niemalże, prawda, łzy w oczach i powiedział do mojego ojca, mówi, Schindler, Hager i Król powiedzieli, że tego nie zrobi, że tego filmu nie zrobi. A to był też... Ludwik Hager, Zygmunt Schindler Król to byli szefowie trzech innych zespołów filmowych. Ojciec był wtedy już w filmie, był szefem produkcji zespołu Kamera. I ojciec praktycznie bez namysłu powiedział, o jak oni nie zrobią, to my zrobimy. I ja nie wiem, czy on przeczytał scenariusz, zanim się zdeklarował. Podejrzewam, że nie,
i od tego był kierownik literacki, ale ojciec podjął decyzję i zaczął, prawda, i ten film w ogóle się początkowo nazywał nie Nóż w wodzie, a Kapelusz i fajka. Proszę. Tak, ale właśnie jak został odrzucony przez innych, to żeby już nie kojarzyć tego z tym odrzuconym materiałem, zmieniono tytuł na Nóż w wodzie. No i film, prawda, to w ogóle film był praktycznie, był najtańszym filmem w tym momencie robionym, bo przeciętny wtedy koszt filmu to było około 10 milionów złotych, a ten film kosztował 3,5 miliona, czym zresztą też była wściekła, później prasa pisała 3,5 miliona, za co? Bo przecież było trzech aktorów, tak? Było milion na aktora i pół miliona za nóż, tak, prawda? I bardzo się tego czepiali. Ale jak już film został skończony, a w trakcie produkcji też nie od... Ta produkcja była dosyć skomplikowana w tym sensie, że w pewnym momencie ten sprzęt w Polsce był bardzo, bardzo go było mało a film był kręcony... Przepraszam, jeśli pan pozwoli, czy to była głównie produkcja sowiecka? Na jakim sprzęcie? Nie. Była sowiecka, ale głównie na niemiecki. To były Aliflexy, to były Bolexy niektóre. To zależy, czy to czyli całkiem przyzwoity sprzęt, można tak, powiedzieć. Tak, ale stary, bardzo wypieszczony, bardzo wypielęgnowany, bo go było mało. I Bolio na przykład były obiektywy, czy były te, już nie pamiętam, jak po polsku to się nazywało, te boksy, którymi, żeby kamery były, można było dźwięk kręcić. To wszystko, ale głównie było dużo sprzętu niemieckiego w każdym razie. Oni to kręcili na Aliflexach, na Aliflexie, i ten Aliflex nagle wpadł do wody i utonął. Oh. A film był kręcony przecież na jeziorach Mazurskich. Oczywiście. No a wtedy ściągnięto nurków wojskowych, znaleziono tą kamerę, zdjęcia przerwano, kamera pojechała do Warszawy, żeby ją odremontować, prawda, i żeby doprowadzić do stanu używalności. No i cała ekipa mieszkała na takich barkach, gdzie były takie barki, na których były kabiny po prostu. To było, już nie pamiętam, jak to się po polsku nazywało. Gdzie to było dosyć częste, no i nie było co robić, prawda? Ludzie wychodzili, szli do miasta, czy do Wilka, czy do Giżycka, czy gdzie myśmy tam byli. Bractwo jadło i piło i nagle Polański wrócił i się zorientował, że jego główna aktorka, jedyna aktorka, Jolanta Umecka, strasznie przytyła. No i że nagle mu się nie będzie montował materiał. Że film się dzieje w ciągu jednego dnia, prawda, a tutaj nagle raz jest tłusta, raz jest raz. Więc postanowił ją odchudzić. No, zamknął ją w pokoju i wydał polecenie, że on jest jedyny, który ją może karmić, prawda, ale też się okazywało, że ona w jakiś sposób potrafiła, prawda, przeszmuglować jakieś tam ciasteczka czy coś No i to także to trwało, to trochę potrwało, zanim on ją odchudził na tyle, że można było kontynuować zdjęcia. No i w końcu te zdjęcia zostały skończone, film został ukończony, poszedł na tą ostatnią, na ostatnią kolaudację i nagle cenzura się ocknęła. To było niesłychane, bo oni znali treść tego filmu, prawda? I nagle widzą na ten film na ekranie, już ze skończoną zresztą muzyką jazzową komedy. Pierwszy film zresztą, do której muzyka jazzowa jest w Polsce, jest podkładem muzycznym. I z udziałem Benta Rosengrena, który był Skandynawem, saksofonistą. I nagle jeden z cenzorów się ocknął i powiedział, chwileczkę. Kto w Polsce, kogo ma piękną żonę, kogo stać na prawda, jakieś tam włoskie czy piękne ubrania dla tej żony i nową i bardzo modną, drogą oprawkę do okularów. Kogo stać na Mercedesa, bo samochód to był Mercedes, którym oni jadą na te Mazury.
kogo stać na jacht, prawda, na żaglówkę killera, prawda, kajutową. Przecież w Polsce jest tylko jedna osoba, która to jest Józef Cyrankiewicz, premier. Mm-hmm. Ten skubany Polański pod przykrywką filmu, on robi jakąś farsę, jakąś subwersję w ogóle, jakiś sabotaż tutaj. No i bo rzeczywiście przecież Cyrankiewicza żona to była aktorką, Nino Andrycz, ona rzeczywiście była dobrze ubrana. Cyrankiewicz jeździł rzeczywiście Mercedesem. I miał dostęp do pałacyków Urzędu Rady Ministrów i prawda do pensjonatów, do jachtów, do wszystkiego. Tak. No i film poszedł na półkę. A jak film szedł na półkę, ekipa nie dostawała ostatnich rat. Dlatego, że wtedy system płac w ogóle w filmie był taki, że oni dostawali tak zwaną gotowość. Tego nawet nie można było nazwać pensją, bo to był w zasadzie taka zapomoga dla bezrobotnych w tym czasie. Bardzo niska, ale jak film ruszał do produkcji, to cała ekipa szła na kontrakty. I te kontrakty były już bardzo dobrze płatne. Ale ostatnia rata był właśnie jak film wychodził na ekrany, a tutaj film idzie na półkę. No i wtedy ojciec, prawda, poszedł negocjować z wiceszefem cenzury. To są ludzie, którzy się świetnie znali, bo przeżyli wojnę razem, przed wojną siedzieli w więzieniach razem za komunizm. Usiłuję sobie przypomnieć, jak się nazywał ten człowiek. Strasser, do Wilhelma Strassera poszedł, który był wiceprezesem właśnie cenzury i wynegocjował ze Strasserem, że jak zmienią samochód na inny niż Mercedes, to film wypuszczą. Niemożliwe. Tak. I teraz, ale w międzyczasie mija około 6 miesięcy. No i teraz oni postanawiają po 6 miesiącach pojechać w to samo miejsce i skręcić te sceny, które te ujęcia, które są potrzebne, żeby się nie pokazywała marka Mercedesa, czy prawda, czy Mercedes nie był poznawalny, na Peugeota. Jakoś francuski Peugeot był bardziej akceptowalny, ale niemiecki Mercedes już nie. Tak. No i osobą, która jest odpowiedzialna za przywiezienie tego Peugeota tam właśnie na Mazury, był Wojtek Frykowski, który jadąc na Mazury, nie wiem, czy się zagapił, czy coś, czy w każdym razie wylądował w rowie, przeleciał przez rów w zasadzie, poleciał w pole i tam w każdym razie były uszkodzenia podwozia, o czym nikomu nie powiedział. Także jak go chłopi wyciągnęli z tego pola, przyjechał, prawda, umyli samochód, przyjechał jakoś i ten samochód wytrzymał zdjęcia. Ja zresztą robię takie, pokazuję to co semestr moim studentom. Ja mówię, popatrzcie jacy reżyserzy, jaka to jest iluzja. I bo część została ujęć, zwłaszcza wewnątrz samochodu została z Mercedesa, a wszystkie zdjęcia z zewnątrz są już Peugeota. Tylko Mercedes miał czarną kierownicę, a Peugeot miał beżową, jasną. I nikt tego nie zauważa. Także no w każdym razie w powrotnej drodze, jak Polański i Jerzy Lipman, który był operatorem, i Kuba Goldberg, który był asystentem Polańskiego, wracali, mieli wypadek i te trójkę wylądowali w szpitalu. Czyli to była przygoda za przygodą, za przygodą. No ale potem film, prawda, wyszedł na ekrany, zdobył... Przepraszam, zajęło to rok czasu chyba, tak? Dopiero w 61 został skończony, a rok później dopiero trafił na ekrany. Na ekrany, tak, no bo to trwało jeszcze te poprawki, przeróbki i te wszystko i... No i później to była nominacja do Oscara w 64 roku już. Także to też mnie było, ale to nie ma znaczenia, kiedy bo to ma znaczenie, kiedy Polska, prawda, zgodziła się przedstawić ten film. No i dopiero wypuściła za granicę w 63. Także to był długi proces, prawda, uwolnienia filmu.
Tak, także było, ja tam spędziłem trochę czasu na wakacjach właśnie pomagając im żeglować i podpatrywałem to i to była wielka przygoda w każdym razie też. Panie Andrzeju, dzisiaj słyszał pan, czy pani Jolanta Umecka skarży Romana Polańskiego o jakieś perwersyjne zachowania, głodówki, bo to wiemy doskonale, znamy skarżącego się Martina Sheena, którym Francisco Fordowi Coppoli zarzucił molestowanie, znęcanie się, upicie, doprowadzenie do histerii i ta słynna scena początkowa, kiedy uderza w lustro pięścią, rozbija, płacze, no, spowodowana była wielogodzinnymi takimi torturami, prawda? Ale nie słyszymy, nic nie wiemy, prawda? O skarżeniu Romana Polańskiego tutaj w tym wypadku. Nie, w tym wypadku nie. Panie Marcinie, bardzo zręcznie pan sprowadził tą rozmowę na tym, co się dzieje w tej tak chwili jest, w Polsce. Tak jest. Gratuluję, pysznie. No, ale nie, z tego co pamiętam, nikt nie... Zresztą Jolanta Umecka była, ją specjalnie nie... Ona nie była specjalnie zainteresowana karierą aktorską. Mm-hmm. Ona była muzykiem. W ogóle studiowała w szkole muzycznej. Polański ją spotkał na basenie Legii, czy to nawet nie Polański, a chyba Wojtek Frykowski. Zresztą to jest zabawne, bo to jest też taka tajemnica Poliszynela, że mówi się, prawda, o tym, że to jest trzech aktorów. Tak naprawdę to nie jest trzech aktorów. Oczywiście. To jest piątka aktorów, dlatego że Malanowicz w filmie mówi głosem Polańskiego, a Umecka w filmie mówi głosem Anny Ciepielewskiej. Także to były podłożone, także te kreacje zostały stworzone, prawda, już przez reżysera w montażowni. Ale nie pamiętam, żeby prawda, żeby ona specjalnie narzekała. A to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to jestem tym bardzo zafascynowany, ale też bardzo zaniepokojony. I to nie dlatego, prawda, że przemoc przy szkoleniu studentów i tak dalej, jak się traktuje studentów na wydziale, prawda, w szkołach aktorskich i tak dalej, bo tak naprawdę to nic nie zrobimy, jeżeli nie będziemy wiedzieli, skąd to się wzięło. Otóż to. Chyba nikt z aktorów Tadeusza Kantora nie narzekał, prawda? Albo Grotowskiego. Prawda? Ale to się wzięło stąd, prawda, że ten system, w ogóle jeśli chodzi o edukację aktorów, to system edukacji aktorów jest względnie młody. Tak. Teatr istnieje od zarania, odkąd tak się jest. To pamięta. Ale to były trupy rodzinne, gdzie ojciec, matka, prawda, uczyły, przysposabiali dzieci do zawodu. Nie było usystematyzowanego systemu, a te metody właśnie łamania studentów, żeby ich później odbudowywać, wzięły się ze Związku Radzieckiego. Z tego to się zaczęło, to była metoda Stanisławskiego, to był MHAT, to był Meyerhold, Wachtangow, Sulerzycki. Bo to była przyjęta metoda uczenia aktorów. Zresztą ktoś, jeden z moich znajomych zapytał kiedyś Tadeusza Łomnickiego, który właśnie dosyć ostro potraktował kandydata do szkoły aktorskiej i na to, że prawda, że przecież to, co pan zrobił w stosunku do niego, to jest praktycznie gwałt. A Łomnicki odpowiedział: tak, ja muszę go teraz gwałcić, żeby go później teatr nie zgwałcił. Ale faktem jest, że to były przyjęte metody uczenia edukacyjnej. Także spodziewanie się dzisiaj, że niektórzy, prawda, pedagodzy stosują te metody, no oni to stosują, bo tak oni byli wykształceni. Oczywiście. Tak byli wykształceni i jeszcze ich nauczyciele. Wykładowcy. Trzy, cztery generacje wcześniej. Oczywiście.
Ale tak się zastanawiam i to jest świetna wymówka według mnie, dlatego że jakbyśmy do Stanów Zjednoczonych Stanisławskiego sprowadził kto? Ryszard Bolesławski. Proszę. Polski reżyser, polski pedagog. A dla odmiany Bolesławski wyedukował Lee Strasberga, zresztą, który też się urodził w Polsce, w Budzanowie, a który założył, był jednym z założycieli Actors Studio. Actors Studio było dosyć znane właśnie z metody, z bardzo ostrych takich metod edukowania aktorów. I teraz oczywiście oni już nie żyją, to nie sprawdzimy, ale James Dean, Marlon Brando, Paul Newman, prawda, tak zwani method actors, czyli aktorzy używający metody Stanisławskiego, najczęściej w wielu wywiadach zresztą mówili, że oni osiągnęli ten pułap dzięki metodzie. A jak zapytamy tym, których się nie udało, a też skończyli Actors Studio, to powiedzą, że im się nie udało, bo ich ta metoda zniszczyła. No to jest, I teraz bądź tu mądry, bądź gdzie tu jest jakiś złoty środek. I to mi trochę przypomina w ogóle taką sytuację, jak kręciłem w 95 roku, jak umierała moja ówczesna żona na raka, nakręciłem taki film długometrażowy, to nie jest Pryma Aprilis, i to nie jest wesoły temat, ale warto o tym powiedzieć, który się nazywał Polityka Raka. Czego rządy na świecie nie robią, żeby wyleczyć raka, bo to jest zbyt dobry biznes. Tak jest. A jak mi powiedział senator Spector wówczas, mówi, popatrz, co roku mamy 1 400 000 zachorowań, 700 000 umiera, jakbyśmy ich nie wyleczyli, 10 lat byśmy mieli 7 milionów więcej ludzi na Social Security. I wtedy kręciłem na Kubie, w Hawanie. Tam w szpitalu wojskowym, w dwóch skrzydłach, osobnych skrzydłach, były leczone dwie grupy kobiet, które miały raka żołądka. Wszystkie miały te same diagnozy, tylko jedne nie wiedziały o tym, że to jest rak, a drugie wiedziały. I zapytałem tego szefa szpitala, ja mówię, dlaczego żeście to zrobili, dlaczego się podzielili. I on mi wtedy odpowiedział w ten sposób, powiedział, że oni zanim przyjmą pacjenta na leczenie, robią bardzo dokładny profil psychologiczny tego pacjenta. Jeżeli z tego profilu, jeżeli z rozmów z pacjentem wynika, że gdyby się dowiedział, że ma raka, to ta wiadomość by go sparaliżowała, to oni nie mówią im, że oni mają raka, bo oni potrzebują pacjentów, którzy będą optymistyczni, którzy będą mieli wiarę w nich i chęć do życia. Tak jest. I to jest trochę chyba tak samo z aktorami. Z aktorami po prostu, że nie tylko z aktorami, ale teraz przede wszystkim szkoły się powinny przestawić na to, żeby wyedukować pedagogów. Znaczy, bo przepisy się zmieniają co roku. Co dekadę, co generację. Prawda, mieliśmy coś takiego, że 40 lat temu, jak piękna kobieta przeszła ulicą i ktoś się za nią nie obejrzał, prawda? Albo ktoś nie palnął jej komplementu, to byliśmy gburami. A dzisiaj jesteśmy, prawda, predators, sexual perverts. Tak jest. No i to jest bez sensu. To jest i tylko niestety trzeba te granice jakoś tym ludziom przedstawić, wyedukować i powiedzieć, to jest dozwolone, to jest niedozwolone. A to jest przyjęte, to jest nieprzyjęte. A jak długo się tego nie zrobi, to będzie bardzo ciężko z tym walczyć, bo nalepiamy, prawda, plasterki na rany a nie leczymy przyczyn. To mnie niepokoi. A oczywiście jak już się zaczęło, to już teraz wszyscy mają coś do powiedzenia, prawda? I także patrzę na to właśnie, jak nagle te odgłosy od aktorów czy absolwentów szkoły, prawda, o których nigdy nie słyszałem. Albo są mało znani. No jest to przerażające. Jest to rzeczywiście przerażające i jeszcze, panie Andrzeju, musimy to też z siebie wyrzucić, bo powracamy do Exodusu, bo wymienił pan
Jakuba Goldberga wymienił pan, tworzącego również film Nóż w wodzie, Jerzego Lipmana. Prawda, ten sam czas, ten sam Exodus, prawda? Tak, tak. To jest 68 rok, wyjechali, tak. No i... Polański już nie mieszkał w Polsce, nawet jak robił Nóż w wodzie, także. No tych smutnych dat mamy właśnie łączących wybitnych, wybitnych twórców, którzy później umierali z dala od Polski. Jeden w Londynie, drugi w Kopenhadze. I takich chyba mamy całą masę nazwisk, prawda? Alexander Ford. Także... I no tak, jest dużo. Ja zrobiłem zresztą takie... na 50-lecie marca przygotowałem taką prelekcję, którą potem pokazałem w tym na festiwalu w Gdyni, na festiwalu Singera i na festiwalu w Camera Image wtedy w Bydgoszczy. Właśnie i to podzieliłem na dwie generacje. Na generację starszą, tych ludzi, którzy odbudowali polską kino. Jeszcze niektórzy zaczęli przed wojną, jak na przykład Alexander Ford, prawda? Tak. A którzy odbudowali polską kinematografię, jak już ją odbudowali, ta polska kinematografia osiągnęła sukcesy, to potem, prawda, nastąpiły czystki. I na ośmiu zespołów filmowych, które były w 68 roku, trzy zlikwidowano całkowicie, a z ośmiu szefów zespołów sześciu wyjechało. Nie mówiąc już, prawda, o wielu reżyserach, o filmów dokumentalnych, tak, filmów telewizyjnych i także to była straszna wyrwa, straszna czystka. A drugą kategorię zrobiłem dla odmiany o mojej generacji, ludzi, którzy jeszcze nie zaczęli swoich karier w Polsce, bo albo jeszcze nie zdążyliśmy pokończyć szkół, albo, prawda, nam to nie było dane, a którzy jednak mimo wszystko odnieśli duże sukcesy gdzie indziej. Już na emigracji, o których w Polsce też nikt nie wie. To prawda. Także tacy, prawda, producenci, wybitni producenci, na przykład izraelscy, jak Marek Rosenbaum czy Yossi Wein, jest świetny operator, jeden z czołowych operatorów amerykańskich, jest Aleksander Gruszyński. To są wszystko emigranci 68. No straszne tutaj. Historia niestety lubi się powtarzać. Historia, której nie możemy się pozbyć, tak naprawdę oczyścić z niej i tak naprawdę nie możemy tworzyć tej czystej teraźniejszości. Ale dlatego, że jak długo się z tego nie, z tym sami nie uporamy, nie rozliczymy, to nie damy rady, a wolimy, prawda, być dziewicami do końca życia. No. Tak jest. Święci. To jest, tak, święci właśnie ja zresztą kiedyś powiedziałem w polskiej telewizji, że na przykład jak pracowałem, jak pisałem Genghis Khana w Rzymie, to mieszkałem przy stadionie olimpijskim. Tam wielkimi literami było napisane, że ten stadion został ufundowany dzięki szczodrości Benito Mussoliniego. Benito Mussolini to nie jest bohater moich snów, prawda, ale to znaczy, że kraj się nie wypiera tego, co się stało, że się historii nie zmienia, że się, prawda, że nie są, że nie wybiela się tego wszystkiego. Tak jest, to prawda, to prawda. A jak długo się nie nauczymy sami siebie oceniać obiektywnie, no to będziemy tak brnęli. No. Mamy to, co mamy, niestety tak. Mamy to, co mamy, a jest coraz gorzej. Panie Andrzeju, już na pożegnanie, nie chcę zamęczać, jazzowe śniadanie mistrzów, motyw z 59 roku, czy pamięta pan ten dokument? Nie. Bogusław Rybczyński, tam cała śmietanka na nartach gra jazz, ale pan przygotował na pożegnanie coś zupełnie wyjątkowego, Binga Crosby, Easter Parade. Już pozostaje mi tylko życzyć... Tak, żeśmy się wpasowali między święta Paschy a Wielkanoc. Dokładnie. Czyli tak. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i spokojnych świąt. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za tydzień. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również. Pięknie dziękuję, panie i panowie. To Andrzej Krakowski i przygotowany przez niego utwór Binga Crosby'ego Easter Parade. Trzymajcie się. Dużo, dużo zdrowia. Spokojnych świąt. This is AM 910 WRKL, New City, New York.